Czy ty masz ulubioną listę Prawa i Sprawiedliwości? 41 okręgów. Ja ci od razu powiem, że mam taką bliską memu sercu. No, to powiem, że ja też mam taką i nie będzie to ta, którą ty wymienisz, ale zacznijmy od tego. Ja, drodzy państwo, uwielbiam listę lubuską. W związku z tym zastanawiam się bardzo poważnie, żeby wziąć zaświadczenie i tam zagłosować. Na Mejzę. Dlatego, że tak. To byłoby dość proste powiedzieć, że tam jest Łukasz Mejza. To właściwie byłoby nic nie powiedzieć. Drodzy państwo, tam jest tak. Jest syn Elżbiety Rafalskiej, europosłanki, byłej minister pracy. Ona się jeszcze pojawi zaraz w tej opowieści, bo jest ważną postacią regionalną. Pan Tomasz Rafalski zajmuje ostatnie miejsce na tej liście i kto wie, może uda mu się wejść. Jest pan Łukasz Mejza, którego reklamować nie trzeba. Jest na miejscu 11, ale to wciąż nie wszystko. Jest tam dwóch ludzi, których moim zdaniem trzeba przybliżyć. Nie, to twoja lista jest jednak lepsza od mojej listy, bo moja ulubiona lista to jest lista gdańska, nie wrocławska. Wrocławska to wrocławską się interesuje, bo mam tam korzenie. A słuchaj, na tych gdańskich sami zdrajcy właśnie. Ale właśnie, ta lista gdańska to jest lista, na której Jarosław Kaczyński pozałatwiał swoje rachunki, bo na przykład Kacper Płażyński ma jedynkę. Młody człowiek, który, proszę państwa, nic specjalnego w tej kadencji Sejmu nie zrobił. Miał być gwiazdą Prawa i Sprawiedliwości, takim młodym politykiem, który przyszedł do PiSu i będzie robił wielką karierę. No, tej kariery nie widzę. Mam wrażenie, że dużo bardziej aktywna jest jego małżonka niż on. Ale on dostał jedynkę, a nie Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Z Jarosławem Kaczyńskim jego relacje były zmienne, ale prezes, który jest na pewno dużo bardziej małostkowy niż Andrzej. Chociaż Andrzej jest naprawdę bardzo małostkowy. Ale serio, w ostatnich wyborach chyba był jednak jedynką, wydaje mi się, że tym bardziej degradacja. No ale ja będę bronił, pozwolisz, że no będę właśnie bronił Płażyńskiego? Ale pamiętam o zdradę. Prawo i Sprawiedliwość stara się postawić sprawę na głowie, zamiast przedstawić konkretny plan, bo 12 lat, jeśli oni chcą być przy władzy 12 lat, to jest wystarczający czas, żeby naprawić system ochrony zdrowia. Żadnej ekipie do tej pory to się nie udało, no ale trzeba za to się wziąć, a nie mówić ludziom, że jak dacie nam trzecią kadencję, to dostaniecie na śniadanie zamiast jednej kromki chleba z dżemem parówkę z, nie wiem, pomidorami. Jacek Sasin chce być premierem, to wiem. Został Podlasiakiem. Gratulujemy wszystkim na Podlasiu. Intensywnie bronił, drodzy państwo, w mijającym tygodniu prezesa PGE, który jest jego człowiekiem, bo uważał, jakby ciemne chmury nad nim wisiały. I ja bym te dwie rzeczy łączył, wiesz, dlatego że jak on bronił tego Dąbrowskiego, swojego kumpla wieloletniego, rowerzysty. No miał to, że miał wyrok za jazdę po pijaku rowerem. Przepraszam, jestem małostkowa. Złośliwa. Cyklizm wspierajmy. Ale Mencen wspiera picie, więc wiesz, dobrze. Więc na piwo z Mencenem nie można rowerem. Dąbrowski by pojechał. To jest stan wyjątkowy. Wybory 2023. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.